Pora na rozgrywki pierwszej ligi piłki nożnej. Dzisiaj odbyło się 7 spotkań piątej kolejki. Na antenie Katowice i mecz GKS-ŁKS. Katowicki GKS w białych strojach odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Górnicy pokonali zasłużenie łódzki klub sportowy 1-0. W katowickim zespole zadebiutowali pozyskani z Krakowi Piotr Nazimek i Mirosław Kubisztal, za których zgodnie z taryfikatorem Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu GKS zapłacił po 8 milionów złotych. Ekskrakowianie należeli do wyróżniających się zawodników, a Kubisztal w tej oto sytuacji z podania bieguna zdobył w 50 minucie meczu jedyną bramkę. Mecz interesujący, zdecydowana przewaga katowiczan w drugiej połowie. Pomimo kontuzji Furtoka, Piekarczyka i Rzeszutka GKS zademonstrował dobrą formę. Łodzianie w pierwszej części kilkakrotnie zagrozili bramce gospodarzy, ale Franciszek Spód bronił pewnie. ŁKS-owi brakowało skuteczności. Zespół ten nadal nie